Chłopak wyjechał, dziewczyna zajęła się pracą w rodzinnym gospodarstwie. Minęło lato, nadeszła ostateczna jesień, a później długa i groźna zima. Dziewczyna czekała, a chłopaka nie było. Mijały kolejne miesiące, dziewczyna z trudem znosiła katastrofę. Pewnego dnia nieoczekiwanie rzuciła się w ramiona innego chłopaka. Żałowała tego, ale było za późno. Tej samej nocy do osady powrócił chłopak. Gdy dowiedział się o zdradzie, przeklął dziewczynę okrutnie. Na nim zdały się żale i łzy. Za karę dziewczyna została zamieniona w kamień, z którego do dziś dnia wypływają tak zwane łzy. Klątwa przestanie działać dopiero, gdy jakaś dziewczyna w noc świętojańską pocałuje w tym miejscu swojego chłopaka. Jednak musi to być dziewczyna, która nigdy nie zleciła i nie zdradziła. Wielkie dzięki, że chciałam się zajmować literaturą, że chciałam się szukać tekstu, że chciałam się pracować nad żywym słowem, że chcecie się zajmować piękną polszczyzną. To jest absolutnie podstawowe i pierwsze. Bez względu na to, jakie są wyniki, jakie są efekty, to wielkie dzięki. Mówię ludziom, nawet tym, którzy nie lubią mówić wierszy. Tego obywatela nie ma już, ale nawet tym, którzy nie lubią mówić wierszy, co oficjalnie powiedzieli, ale nawet wszystkim bardzo dziękujemy paniom i panom nauczycielom, instruktorom za to, że chcą pracować z młodymi. Tak? Dobrze. Akurat upominek jest na czasie. Nie być stornistrem na księdze. Umawiamy się za rok. Piękny wiersz. Dziękujemy pięknie. I na przyszły rok zapraszamy. Dla Krzysztofa Bezrąka. Też był już nie dla ciebie. Za rok się umawiamy. Będziesz? No to dobrze. Męska odpowiedź. Będę i koniec. Dla pani Łucji Gnat z zespołu szkół Grabowców. Proszę bardzo. Dziękuję za uczestnictwo. Zapraszam na przyszły rok. Na 100%. No proszę bardzo. I tu mamy już zmęczeni, to ja tak króciutko takimi refleksjami się tutaj podzielę. No tak, rzeczywiście otwierałem, także teraz logicznym jest, żebym dokonał zamknięcia naszego festiwalu. A co do takich krótkich jakichś moich przemyśleń. No żyjemy w czasach, gdzie kultura językowa rozumiana jako i poprawność wypowiedzi w uznaniu, czy gramatycznym, czy jakimś interpunkcyjnym i tak dalej, czy czystości językowej, no zaczyna tak czasem odbierać, to zaczyna, że to jest czymś, co jest, ginie i jest traktowane jako jakiś coś, jakaś wielka egzotyka. Bo jak tak się przebywa w miejscach publicznych, w sklepach, czy w środkach komunikacji, bo to teksty, jakie czasem dobiegają, to już z kulturą języka mają niewiele wspólnego, a z kulturą w ogóle. To...